Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na podsumowanie października, które wypadałoby w końcu zrobić. Zaraz będzie połowa listopada, także jeżeli chodzi o październik, to był bardzo dobry miesiąc. Przeczytałam 7 książek, z czego tylko jedna okazała się niewypałem. Tak, chodzi o Osobliwy dom pani Peregrine. I jeśli chodzi o te książki, są to Morderstwo w Orient Expressie Agaty Christie, czyli klasyka górą. Książkę tę jak zwykle przeczytałam rzutem na taśmę, czyli pod koniec miesiąca. I zrobiłam to w ramach bukatonowego wyzwania miesiąca. W listopadzie czytaliśmy Morderstwo w Orient Expressie. Wczoraj w naszej bukatonowej grupie na fejsie, do której link znajdziecie poniżej, dyskutowaliśmy sobie troszeczkę o tej książce. Bardzo fajnie było ją sobie odświeżyć po latach, bo Agatę Christie czytałam w podstawówce chyba jakoś tak. Także fajnie było ją sobie odświeżyć i tu może odszczekam to, co powiedziałam, paplając chyba o Sherlocku Holmesie, że Agata Christie już teraz tak trąci myszką, że nie da się tego czytać współcześnie. I owszem, okej, trąci troszeczkę myszką, ale jednak czytanie tej książki było prawdziwą przyjemnością i mam nadzieję, że uda mi się o niej opowiedzieć jakoś tak w poniedziałku z klasyką, jak już znowu ogarnę te poniedziałki, bo naprawdę chciałabym z nimi wrócić, a ciągle mi nie wychodzi. Osobliwy dom pani Peregrine, Ransoma Rixa, czyli największe rozczarowanie tego miesiąca. Niestety oczekiwałam po tej książce czegoś więcej. Słyszałam tyle pochlebnych opinii, że mamy tu niesamowity klimat, grozę i tak dalej, a ja tego w ogóle tutaj no, nie uświadczyłam. Jedynie te zdjęcia mi się podobały. To jest moje ulubione zdjęcie chyba, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o te osobliwe dzieci. Książka ta jest przepięknie wydana, ale co z tego, skoro treść jest moim zdaniem nijaka. Na początku rzeczywiście mamy tajemnicę, jakiś sierociniec, jakiś klimat się tworzy, a potem nagle poznajemy panią Peregrine i osobliwe dzieci. To wszystko zamienia nam się w jakąś taką niejaką powieść przygodową dla dzieci. Także jestem strasznie, ale to strasznie rozczarowana tą książką. Księżyc Myśliwych, Katarzyny Kręs oraz Julity Bielak. Naprawdę niesamowita powieść. Taki miękki kryminał, można by rzec. Czyli taki, który nie udaje mocnej, zdecydowanej męskiej gry, a mimo to pozostaje wiarygodny. Jest to bardzo eklektyczna powieść, łącząca w sobie elementy powieści obyczajowej oraz kryminału, także nie jest to taki stuprocentowy kryminał. Ale mimo wszystko książka ta wciąga, naprawdę szalenie intryguje, skłania do przemyśleń, a ponadto to jest moim zdaniem takie literackie arcydzieło, jeżeli chodzi o język, jakim ta książka została napisana, bo jest to po prostu cudo. Jedna z piękniejszych powieści, którą w tym roku przeczytałam. Mali, Boli i Królowa Mrozu, czyli przepiękna baśń napisana przez Małgorzatę Sobczak. Małgosiu, dziękuję. Już dawno nie czytałam żadnych baśni, zwłaszcza takich baśni pisanych współcześnie, także to było coś niesamowitego. Baśń ta jest inspirowana Królową Śniegu. Niemniej jednak te dwie historie różnią się od siebie. Przede wszystkim w tej nie ma takiego wyraźnego podziału na dobro i zło. Jest to przepiękna baśń o miłości, utraconej miłości. Królowa Mrozu przybywa pewnego dnia do Mali oraz Boli właśnie w poszukiwaniu tej miłości. Do czego to doprowadzi, tego Wam nie zdradzę. W każdym razie pragnę zwrócić uwagę na to, że taka książka istnieje i że jest to przepiękna książeczka, naprawdę przepiękna baśń, którą zdecydowanie warto przeczytać i która jest naprawdę pięknie wydana. Już Wam pokazuję te ilustracje, które znajdziemy tutaj w środku. Tu mamy ilustrację przedstawiającą Królową Mrozu. Idąc dalej mamy ilustrację przedstawiającą właśnie Mali. Mali oraz lwa, bo dziewczyny mają takiego małego lwa, który im towarzyszy, zwłaszcza Mali. Także widzicie, no pięknie, pięknie ilustrowana książeczka i będę się nią zachwycać i będę Wam ją polecać. Może nawet omówię ją jakoś tak w przyszłym tygodniu w jakimś osobnym filmiku, bo bardzo, bardzo chciałabym to zrobić, bo chciałabym, żebyście ją przeczytali, bo jest naprawdę przeurocza, przewspaniała, także już teraz gorąco, gorąco polecam. Klucz Niebios Jamesa Freya, czyli naprawdę świetna kontynuacja Endgame. Jeżeli mieliście z Endgame takie, wiecie, troszeczkę trudne przejścia, że było okej, ale nie do końca taka tam typowa młodzieżówka, wiecie co? Dajcie szansę Kluczowi Niebios, co owszem, dalej jest taką, wiecie, typową młodzieżówką, trochę schematyczną, ale ta książka jest tak kapitalna, że to się w głowie nie mieści, jest tak dynamiczna, no i w końcu mamy zdecydowanie mniej bohaterów,
bohaterów, więc możemy komuś kibicować, możemy się z kimś utożsamić i to jest w tej książce bardzo, ale to bardzo fajne. Także raz jeszcze polecam Wam Klucz Nieba, jest bardzo, ale to bardzo gorąco, no i z niecierpliwością czekam na Klucz Słońca. Ostatnia piosenka Nicholasa Sparksa, czyli totalny wyciskacz łez, nie żartuję. Zanim zabierzecie się za czytanie tej książki, koniecznie wyposażcie się w chusteczki, na pewno się przydadzą. Jeśli chodzi o ostatnią piosenkę, to moje pierwsze spotkanie z twórczością Sparksa, jak już mówiłam, i na pewno nie ostatnie. Kolejną książką, którą przeczytam, będzie Pamiętnik, bo akurat tę książkę mam u siebie, a potem zabiorę się za, czekajcie, co mi polecaliście? Jesienną Miłość, chociaż nie przepadam za Szkołą Uczuć. Może książka okaże się lepsza, bo widziałam tylko ekranizację, nie wiedząc, że to ekranizacja książki Sparksa. I jeszcze co tam polecaliście mi, chyba Anioła Stróża. To też przeczytam. Postaram się. Nie będę obiecywać, bo wiecie, jak to z moimi obietnicami jest. W ogóle nigdy nic mi nie wychodzi, ale postaram się. Także bardzo dziękuję za to, że polecacie mi tyle książek Sparksa. Będę musiała tak bardziej zapoznać się z jego twórczością. Już nie mogę się tego doczekać. Jeżeli chodzi o ostatnią piosenkę, dalej jest do wygrania na moim kanale, także odsyłam Was do mojego filmiku. Czas na Drogę Królów Brandona Sandersona, od której powinnam zacząć, bo była to pierwsza książka, którą przeczytałam w październiku. A właściwie ją dokończyłam, bo jak wiecie, we wrześniu przeczytałam połowę, czyli tak z 500 stron. No i teraz czytałam też kolejną połowę, czyli kolejne 500 stron i jestem zakochana, o czym doskonale wiecie, bo już mówiłam o tej książce. I już nie mogę doczekać się, kiedy sięgnę po słowa światłości, tylko nie wiem, kiedy to zrobię, bo ta książka też jest taka grubaśna, więc nie mam zielonego pojęcia, kiedy ją przeczytam. Chyba w kolejnym życiu, jak wszystko. W każdym razie to było coś niesamowitego. Sanderson naprawdę rozpiernicza system i to totalnie. A zatem koniecznie musicie zapoznać się z jego twórczością, bo jak mnie to poleci foch. Jeżeli już ogarnę słowa światłości, na pewno wezmę się za Z mgły zrodzonego i inne książki, które mi polecacie i już nie mogę się tego doczekać. Tak właśnie prezentuje się zatem mój październikowy stos, trochę ciężki, boję się, że te książki zaraz mi polecą. Wszystko oczywiście za sprawą Drogi Królów. Naprawdę niesamowita cegła. Cudowna, wspaniała, raz jeszcze polecam. Także te właśnie książki przeczytałam w październiku. Jestem ciekawa, jakie Wy książki przeczytaliście, co mi polecacie, co odradzacie. Będę wdzięczna za wszystkie komentarze pozostawione poniżej. I to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie października, ale jeszcze nie koniec filmiku, ponieważ na koniec mam dla Was kilka ogłoszeń. Zacznę od książki Ani Maksymiuk-Szymańskiej, która prowadzi kanał Co za Szycie. Link do jej kanału znajdziecie w opisie poniżej. Jej książka nazywa się tak samo, Co za Szycie, i jest to poradnik szyciowy dla początkujących. Aniu, bardzo Tobie gratuluję tej książki, naprawdę strasznie się cieszę, że udało się ją Tobie wydać. I jeżeli chodzi o historię moją i Ani, otóż razem uczyłyśmy się w Szkole Projektowania Ubioru we Wrocławiu, z tą różnicą, że ja po semestrze spasowałam, stwierdziłam, nie tędy droga, nie miałam cierpliwości do maszyny. Ani jednak udało się tą szkołę skończyć, zdać trudne egzaminy, jej kolekcja dyplomowa, co więcej, została wyróżniona przez Burdę. Także raz jeszcze Tobie, kochana, serdecznie gratuluję. No i potem co? Ania założyła swoją markę MM Shop, założyła kanał Co za Szycie, na którym pokazuje, jak uszyć rozmaite ubrania i jak bawić się modą, a także napisała książkę, która wydaje mi się przyda się osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z szyciem. Książka ta została bardzo fajnie wydana. A zanim przejdę do tego, jak ona wygląda w środku, może powiem, czego możecie się z niej dowiedzieć. Mianowicie możecie poznać sposób Ani na szycie, co najważniejsze, a także dowiedzieć się, jak wybrać maszynę do szycia, jak ją obsługiwać, poznać różne akcesoria do szycia, podstawowe szwy i ścieki, materiały, wykroje, inspiracje. Znajduje się tutaj również słowniczek. I tak jak już mówiłam, książka ta jest bardzo fajnie wydana. Przede wszystkim każdy rozdział zaczyna się jakoś taką bardzo, ale to bardzo fajną ilustracją. Moja ulubiona ilustracja to właśnie, już Wam pokazuję, nie mogę jej znaleźć. To dotyczy maszyn do szycia, więc powinno być na początku. Macie tutaj bardzo fajne właśnie ilustracje w tej książce. Do tego Ania bardzo fajnie, przejrzyście tłumaczy, jak coś wykonać. Do tego mamy, do takiego powiedzmy suchego tekstu, mamy też bardzo dużo zdjęć pokazujących, co i jak trzeba zrobić, żeby uszyć spodnie, bluzkę i tak dalej. Do tego wszystkiego dochodzi taka płyta z filmami instruktażowymi nagrana przez Anię. Także myślę, że jeżeli chodzi o osoby, które no chciałyby zacząć szyć, a nie wiedzą, jak się za to zabrać, że taki poradnik może się im przydać. I musiałam o nim tak troszeczkę dłużej powiedzieć, ponieważ to książka mojej kochanej Ani, raz jeszcze gratuluję. Dodam przy okazji, że w ten piątek o godzinie 18 w Empiku w Renomie we Wrocławiu będzie spotkanie z Anią i na pewno będą na tym spotkaniu. Aniu, mam nadzieję, że podpiszesz mi tę książkę, musisz. Nie ma innej opcji, to miejsce czeka na Ciebie, także już nie mogę się tego spotkania doczekać i raz
jeszcze serdecznie Tobie gratuluję, a Wam polecam, jeżeli chcecie szyć, to wiecie, idealny poradnik dla początkujących. Kolejna sprawa związana jest z sędzią Mariusza Zielkę. Jeszcze nie czytałam tego thrillera, ale będę musiała to zrobić. Jestem ciekawa, czy okaże się lepszy od kasacji Remigiusza Mroza, czas pokaże. W każdym razie serdecznie zapraszam Was na kanał Atamana, bo powstała tam recenzja tej książki, w której tak gościnnie wystąpiłam. Jestem w tym filmiku strasznie, ale to strasznie wredna. Tak jakoś wyszło. W każdym razie będzie mi bardzo miło, jeżeli zobaczycie efekty naszej pracy. Właściwie to pracy Atamana, ponieważ ja tam pojawiam się po prostu na kilka sekund. W każdym razie to bardzo, ale to bardzo fajny filmik, więc link do niego wklejam poniżej. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie go zobaczyć. Przedostatnie ogłoszenie dotyczy bardzo fajnej akcji charytatywnej organizowanej przez wydawnictwo WAM albo WAM, nie mam pojęcia jak powinno wymówić się nazwę tego wydawnictwa, i chodzi o zbiórkę pieniędzy na książki brajlowskie dla dzieci z ośrodka dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie. Przepraszam, posiłkowałam się komórką, żeby niczego nie pomylić. Uważam, że to bardzo fajna akcja, książki brajlowskie są bardzo drogie, więc nie każdy taki ośrodek może sobie na nie pozwolić, no i przez to właśnie dzieci nie mają za bardzo jak czytać, nie mają co czytać, więc to bardzo fajna akcja. Więcej szczegółów na jej temat poczytacie sobie klikając w link, który załączam poniżej, i mam nadzieję, że przyłączycie się do tej akcji. Trwa ona tylko do końca grudnia, także czasu pozostało niewiele. Mówię o tej akcji, ponieważ to bardzo piękna akcja, a ponadto pamiętajcie, warto pomagać. Ostatnia sprawa związana jest z Kosogłosem. Już nie mogę doczekać się maratonu, bilety kupione. To będzie naprawdę niesamowity weekend, bo zaraz po maratonie jadę do Ełku, by pójść na Kosogłosa z moim tatą, więc w przeciągu jednego weekendu Kosogłosa na dużym ekranie zobaczę dwa razy i strasznie się z tego powodu cieszę. I o co chodzi mi z tym Kosogłosem? Otóż w związku z premierą Kosogłosa kilka blogerek na Facebooku zorganizowało wydarzenie Tydzień z Kosogłosem, który będzie trwał od 16 do 22 listopada. Link do tego wydarzenia wklejam poniżej. Chodzi o wspólne czytanie książek Susan Collins. Także zachęcam wszystkich chętnych do przyłączenia się do tego wydarzenia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że na koniec Was nie zanudziłam, ale musiałam powiedzieć to, co powiedziałam, bo to bardzo fajne akcje. No i książka Ani. Raz jeszcze Aniu serdecznie, serdecznie gratuluję i nie mogę doczekać się Twojego spotkania autorskiego. Także bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jestem ciekawa właśnie, kto z Was wybiera się na Kosogłosa, także piszcie, kto nie może doczekać się Kosogłosa i czy ktoś oglądał londyńską i berlińską premierę Kosogłosa, no poza Krystianem, który podsyła mi wszystkie linki. Krystian, gorąco, gorąco Cię pozdrawiam, największy fan Igrzysk Śmierci, jakiego znam, także ciekawa jestem, czy też oglądaliście te premiery, czy też nie możecie doczekać się Kosogłosa, tak jak ja nie mogę się doczekać. Listopad generalnie jest piękny, bo już w tę sobotę będę na koncercie Madonny w Sztokholmie, potem 18 listopada koncert muzyki filmowej we Wrocławiu. 20 maraton z Kosogłosem, a 30 startuje Bukaton, o którym już chyba wspominałam i o którym na pewno będę wspominać jakoś tak w najbliższych filmikach. Także raz jeszcze dziękuję za uwagę i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!